Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na ciekawe rozpakowanie, natomiast nie będzie to sprzęt komputerowy. Będzie to ta oto najnowsza golarka firmy Braun Waterflex, sygnowana przez samego Sebastiana Vettela. Kto ogląda wyścigi Formuły 1, ten wie, o kogo chodzi. Natomiast wracając do samej golarki, jest to najnowsza technologia. Golarka taka kosztuje jakieś 500-550 zł, więc nie mało. Trzeba wziąć pod uwagę, że takie urządzenie kupujemy raz na dobrych kilka lat. Jeśli kupimy właściwie, będzie nam naprawdę dobrze służyło. Tym bardziej, że większość z nas golarki używa codziennie. To by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. Zapraszam Was teraz do obejrzenia tego rozpakowania i dowiedzenia się nieco więcej o tej właśnie golarce. Ok, zabieramy się za rozpakowanie. Na kartoniku widzimy samą golarkę Braun Waterflex. Pierwsza informacja, jaką możemy przeczytać, to, że ma ona ruchomą głowicę dopasowującą się do kształtu naszej twarzy. Tak więc bardzo przydatna opcja. Mamy też zapewnienie producenta, że ta golarka goli niezwykle blisko naszej skóry. Po boku informacje, wyświetlacz informujący nas o statusie baterii. Mamy także trymer, świetnie leży w dłoni też dzięki elementom gumowanym, tak więc możemy jej używać także pod prysznicem. I bardzo dobra bateria litowo-jonowa, gdzie wystarczy 5 minut ładowania, aby się ogolić, a godzinne ładowanie wystarcza na jakieś 45 minut pracy urządzenia. I w zestawie mamy też taką plastikową osłonkę na ostrza, żeby nam się nie brudziły. Po drugiej stronie też troszeczkę marketingu, no i z tyłu również mamy o tej ruchomej głowicy. Technologia wet and dry, czyli golić możemy się na sucho i na mokro. Użyć możemy też do tego żelu lub pianki do golenia. Golarka jest także wodoodporna do 1 metra, więc spokojnie można to brać ze sobą pod prysznic. No i jeszcze mamy informacje o samych ostrzach. Zaawansowane folie Brauna zapewnią jeszcze lepsze golenie. Oczywiście to w większości są takie slogany marketingowe. Natomiast powiem Wam, że testowałem już dwie golarki Brauna i każda kolejna zaskakiwała mnie coraz bardziej. Ostatnio był to model Kultek z takim elementem chłodzącym, który naprawdę świetnie się sprawdza. A tymczasem otworzyliśmy opakowanie, widzimy instrukcję od golarki w kilku językach. I tu jeszcze mamy kabel. Taka szczoteczka do czyszczenia głowicy, obudowa zabezpieczająca, o której była mowa na opakowaniu, i sama golarka. Ta wydaje mi się troszeczkę mniejsza i bardziej poręczna, no i też lżejsza od Kulteka. Widzimy, głowica jest faktycznie ruchoma, ostrza wyglądają świetnie, zresztą podobnie jak w Kulteku, tamta golarka goli bardzo, bardzo dokładnie. Mamy też z tyłu trymer. Z przodu wyświetlacz, model golarki, nazwa producenta. No i tutaj mamy troszeczkę plastiku błyszczącego, a taki element zapewniający dobry chwyt. I całe boki, jak widzicie, mamy gumowane, dzięki czemu ta golarka na pewno nawet z mokrych dłoni nie powinna nam wypaść. To oczywiście przetestuję już w akcji. Tutaj podłączamy oczywiście kabelek. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o taki pierwszy rzut oka na tą golarkę. Teraz ją sobie naładuję i od dzisiaj będę już testować. Za jakiś czas dam Wam znać, czy warto naprawdę wydać te ponad 500 zł na golarkę Brauna, chociaż patrząc na poprzednie modele, myślę, że jak najbardziej, ale oczywiście trzeba potwierdzić to testami. Tak więc śledźcie kanał, śledźcie Facebooka, tam na pewno będą jeszcze się pojawiać informacje na temat golarki Braun Waterflex. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was, cześć!